Siemanko, z tej strony Baldi. Kontynuujemy sobie rozgrywkę w Tower. Pamiętam, że powinienem zacząć myśleć o rozbudowie. Ile my tu mamy? Mamy dni, czyli możemy tutaj to zrobić. Tak, pamiętam, że musimy wydać 2000 jednego dnia, więc to będzie jakieś wyzwanko. Zupy jeden dzień, serwować, zatrudnić muzyków. O, to będzie proste. Tylko czemu ja nie zrobiłem tego wczoraj? Chociaż pewnie zrobię to dzisiaj. Dobra. Czyli tak. Wezmę jednego muzyka, dlatego że i tak tych gości nie jestem w stanie obsłużyć, z tego co pamiętam. A bez rozbudowy ja po prostu i tak tego nie zrobię. Dobra. Przelecimy jeden dzień. Beczki pełne. Skrzynki. No tak, trzeba skrzynkę uzupełnić. Więc przelecimy sobie to i zobaczymy jak to będzie, ile mi się uda nazbierać pieniędzy. Dobra. Czy jest tu znacznik, że wydałem więcej? 1600, czyli musiałbym jeszcze 400 wydać, żeby to zrobić. Jak wydam 400, ale dostałem 300, dobra, to mogę wydać 400. To wydam i zrobię to, dobra. 300, 120, wydałem 400, ha, dobra, udało się. Kupiłem 100 sztuk różnych rzeczy, wydałem 2000. Dobra, wystartujemy z kolejnym dniem, zobaczymy co się wydarzy. Aha. Do widzenia panu. Dobra, oczywiście. 258 w plecy jesteśmy, ale to nic. Idą nasi tutaj chłopaki z wyprawy. Przyniesie nam truskawki. Ser truskawki mamy, nie mamy groszku, groszek dopiero będzie. Mięso może, ale mięsa nie ma. Jakieś orzechy? Co to jest? Difficulty 200. Pewnie i tak nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie mam pieniędzy, nie będę się zastanawiał. Będę mieć pieniążki, to się będę zastanawiać. Dobra, 174 gości. Tak, muszę pamiętać, żeby tych muzyków wyłączyć, bo i tak nie jestem w stanie tego obsłużyć. Dobra. Kucharze co, odwróceni tyłem do ludzi? Jak to? Nie może tak być. Dobra, czyli widzę, że skrzynka jest okupowana mocno. Dobra, kucharze mają pełne ręce roboty. Nie mogę mieć więcej kucharzy. Pieniążki powoli, powoli nam przychodzą. Zobaczmy, ile te wyprawy nas kosztują. Tu jest 400 wyprawa. Ser nam wolno schodzi, więc ser to nie. Może truskawki? Co to jest? Nie wiem, co to jest. 170. A, po groszek już poszli. To idźcie, chłopaki, po pieczarki. Pieczarki? Pieczarki mamy. Truskawki. Dobra. Zostanę. Może następnego dnia będzie mięso. Jakoś te rzeczy nam nie schodzą tak mocno. Co z naszymi receptami? Dobra, stek droższy będzie. Dobra, czyli te rzeczy będą chodzić w eventach tylko. Więc jakby nie potrzebujemy, tak? Regular. Dobra, zaraz zupa pomidorowa. Ciekawe, zupa pomidorowa z brokułów. No. Dobre, dobre. Co nam się tu pojawiło? Znowu 100 produktów kupić. Dowolny research ukończyć. Serwować zupy cały dzień i mieć 11 dekoracji. To będzie najprostsze, ale zaraz. Sprawdźmy kalendarz eventów.
Tu tu skapki będą schodzić, tu serek. Nawet 30 gości. Jak my stoimy z researchem? Potrzebujemy 19, więc tak czy siak i tak potrzebujemy tego eventu. Ale chciałem się odkryć z pieniędzy trochę. Muszę się rozbudować, bo widzę, że nie jestem w stanie obsłużyć tej liczby gości. Mam po prostu za mało stołów. Tak mi się wydaje. Potem to zobaczymy w statystykach. Tysiaka mamy. Znaczy tak, żeby iść w progresie, i tak muszę zrobić ten event. Ten event. A zróbmy go z serem. 30 gości będzie. Będzie spoko. Ser mamy, więc jakby. Więc jakby będzie spoko. Trzeba będzie napoje uzupełnić, to uzupełnimy. A tu się przynajmniej odkujemy z pieniędzy. Z 174 gości. No właśnie, a usłużyliśmy tylko 90. Oczywiście. No tak, 120 obsłużyliśmy, 125. Z różnych powodów oczywiście. Więc ktoś tu jest na mnie wkurzony. Johnny? Oj, Johnny. Szybciej nalewaj. I zobaczymy. Zobaczymy, jak ty się będziesz sprawować tam. Dobra, jutro event. Dobra, tu wystartujmy sobie nowy dzień. Dobra, przyszło nam 30 gości. Oczywiście, oni sobie wszyscy usiedli ładnie. To jest dzień winny, więc wino będzie nam schodzić. Dobra. Research. Mówię adventure. Dobra. Chłopaki wrócili. Pójdźmy co? Pójdźmy po rybkę. Weźmy naszych najlepszych tutaj panów od przygody. Łooo! To słabo. Na rybkę nie mamy szans w ogóle. To idźcie, panowie, po groszek. Idźcie, chłopaki, po groszek. Dobra, idźcie po groszek. A my tu będziemy dbać oczywiście o nasze napoje. Żeby się nam nic nie skończyło w tak zwanym trakcie. Dobra, wszystko mamy. Zaczną ludzie wychodzić, to musimy szybko się przełączyć na kolejne tutaj. Na kolejne zadanko, to jakiś barrel storage, ale to są goldy już, to nie, goldy to nie. Pójdziemy sobie tutaj. Ale researchers i tak muszę zrobić. Dobra, czy mi się pojawiło jakieś nowe pomieszczenie? Ciekawe, może jak
przekroczę pewien poziom prestiżu. Może kolejny event nam tutaj da tych żółtych gości? Nie. Trzeba mięso mieć. Ale mięso mam, tak? Dobra. Groszku nie mam, czyli będziemy trzeba chodzić po groszek, a wcześniej oczywiście po truskawki. Dobra. Tak zrobimy. Musimy szybko zareagować. Dobra. No i co? Będzie new floor. Nowe piętro. Ale dobra, polecimy w tę mańkę. To nam się powinno samo tak naprawdę zrobić. Mamy nowy przepis. Cóż to jest za przepis? Aha, zupy. Dobra, groszek mamy, mięso mamy, więc możemy to włączyć. Aha. Musimy dokupić nowe gary. Kupimy następnym razem. Dobrze. Poszło wino. To są pijaki, no. To są pijaki. Dobra, to my sobie to możemy kupić. Tutaj kolejne jakieś takie 6 możemy mieć, więc sobie 6 kupimy. Kupiliśmy wszystko, co mogliśmy. To musimy oczywiście odblokować. Musimy kupić jeszcze ze 4 dekoracje. Co to jest? To jest baner. Dobrze, powiesimy baner. Powiesimy baner. O. No i co? I super, tak? Decorations mamy. Dobra. Dobra, skończyliśmy na minusie, ale to wiadomo, dlatego że kupiliśmy te 4-3 nowe gary. Dobra. Rozbudujemy się teraz. Chociaż 1000 tylko mamy. Ale musimy się rozbudować, no tak czy siak. Nie ma zmiłuj. Od razu z rozmachem. Dobra, czyli już wiem, że to trzeba powoli, powoli. Dobra, zrobimy sobie na razie coś takiego. Co drugie. O, nie mam pieniędzy już. No pięknie. No to zaszalałem jednym słowem. Bo wydałem wszystkie pieniądze, a nie mam pieniędzy teraz ani na tutaj powiększenie tego, ani na stoliki, ani na nic. No, ale źle to zrobiłem. Trudno. Dobra. Chłopaki wrócili. Dobra, refill zrobić. Ser przygotować 24 razy. Dobrze. 600 pieniędzy poszło. Dobrze, że nie muszę tutaj uzupełniać składników. Chłopaki powinni pójść po groszek, po truskawki. No ale wiadomo. Na razie tutaj nic nie zrobię.
Nie mam pieniędzy. Dobra, widzę, dziewczyny czasami stoją, więc to też nie jest tak. Dobra, potrzebuję 200 pieniędzy, nawet takie 400. To zburzę ścianę i będę stawiać stoliki. 300. Dobra, 400. Przeniesiemy obraz. Przenieśliśmy obraz, dobra. Ja może na razie zburzę tutaj ściankę. Tylko. Będą miały co prawda takie utrudnione na razie chodzenie. O, ale. Dobra, dodatkowy stolik stawiamy. Na razie po taniości, wiadomo. Dobra, lights. Jest lights, dobra. Dobra, i kolejni goście powinni już nam przyjść. No tak, o. I już goście przyszli. Dobra. Dobra. Czyli pieniądze nam się robią. Jeszcze zaprosimy gości. No proszę bardzo. Dobra. Dobra. Nie ma światła, no to będzie. Nie ma światła. O, już mamy światełko. Dobra, czyli widać, że teraz ich kelnerki będę musiał dodatkowo zatrudnić. Dobrze, zrobimy to. Dobrze. Czy panowie jeszcze pójdą na wyprawę? Dobra. Inaczej już nie mogę. Oczywiście, idźcie panowie. Odkupamy się powoli. Dobra. Następnego dnia, wiadomo, nowa kelnerka. Pięknie. Fajnie mi idzie. Fajnie, fajnie. Nie ma wkurzonych. Ilu czerwonych przyszło? 6. Dobra, czyli ten research. Brakuje 6, więc jutro go zrobimy. Już bez żadnych tych dodatkowych dni. Dobra. 7% jest ryzyko. Dobra, to 7% to nie tego. Tu mi się wydaje, chandelier by się przydał. Czyli taki żyrandol, ale nie wiem, czy ja go potrzebuję tak naprawdę. Picie mamy. Jak my stoimy. Dobra.
Jakiś człowiek coś mi tutaj fuchuje, nie fuchuje. Nic się nie dzieje, dobra. Idziemy z następnym dniem. Z tym, że... Czy mi się uda zatrudnić jeszcze jedną kelnereczkę? 01, 01, 02. Dobra, 02. Bierzemy panią. Mamy 6 kelnerek już. Eventów na razie nie robimy. Dobra, nic nie robimy. Chłopaki przyszli z groszkiem. Dobra. Ci poszli po truskawki. 160. No zobaczmy. Źle. Dobrze. Groszek? Dobra, groszek też nie. Pójdą po sernu, co zrobić? Dobra, dziewczyny są tutaj cały czas zajęte. Nawet jedna stała. Jak jedna stała, to nie jest źle. Znaczy, że jest potencjał na kolejne ławy. Dobra. Truskawki mi się kończą, tak? No, ale nic nie poradzimy na to. To już są takie specjalne rzeczy. Dobra. No i oczywiście ławy. I światełko. Dobra. To się pojawiło. Level up dla Steko. Dobra. Mamy wszystko. Wszystko mamy tutaj w menu. No to nie wiem, czego on tu chce. Ach, jest level up, dobra. Dobra, kolejna ława. Znowu źle. Ja muszę chyba najpierw stawiać siedzisko i wtedy nie będzie problemu. Dobra. Kolejni goście przyszli. Dobra, trzy zupki się kręcą, nie więcej. Tak, zapomniałem tutaj doczytać, jak się tagi HTML-owe tu wrzuca, więc wybaczcie, jeszcze tego nie zrobiłem. Seeds. Spróbujemy teraz odsiedzeń zrobić. Raz, dwa. Raz, dwa. Stoły. Raz, dwa. Światełko. Raz. No i co? I jeszcze nam się stoły zapełniły. No to cudownie. Jeszcze się nie odkuwamy. Cały czas jeszcze inwestujemy. Choć mam nadzieję, że ten najbliższy dzień rozpocznę na zero. Z jakimś małym plusem. Znowu Johnny mi tutaj fochuje. Oj, Johnny, Johnny. Słynę, Johnny, jak ty tak będziesz robić.
No dobra, mamy 700, więc może nawet się uda wyjść na plusie. Research nam się zrobił. Więc mamy kolejne miejsca. Dobrze. Weźmiemy roślinki. Oczywiście moglibyśmy to przyspieszyć i zrobić event, ale na razie nie. Zobaczymy. Co tutaj? Ser 24 razy. 100 produktów kupić to następnym razem. Refila też zrobimy następnym razem. I tylko zupy cały dzień serwować. Dobrze. Zrobimy to. Zrobimy to, wchodzimy w menu, przynajmniej spróbujemy, czy to tak działa. Menu, żadnych deserów, żadnych, tylko zupki. Warzywka musimy na pewno uzupełnić, żeby mieć ich na maksa. Dobra. No to startujemy. Znowu złodziej? Ciach, ciach, ciach. Do widzenia panu. Znowu się nie udało, no i bardzo dobrze. Minus 118, czyli już niewiele. Dobra, mamy truskawy. Groszek. Dobra, tu nawet jest 16, więc to jest fajne. Dobra. Okej, czyli poziom naszych adventurerów jest na podstawie naszego prestiżu. Dobra, dobra. Czyli żeby mieć tutaj więcej, musimy zwiększyć prestiż. Zrobimy to, ale jeszcze nie teraz. Pięknie, 95. Dobra. Dobra. Uzbieram 400 i tam sobie pójdę. 7 dziewczyn już mamy. 6, 7, chyba 7. Potrzebujemy 350 na wyprawę, to mięso. Nie sprawdziłem ilu gości wczoraj obsłużyłem. 162. Dobra. Tu coś się stało, że będzie tylko 180? Dobra. Idźcie chłopaki po to mięso, bo mnie to jakoś bardzo dziwnie boli, że wy nie chodzicie po to mięso. Oczywiście, że non. Miały być zupy cały dzień. Dobra. Ach, dlatego mniej ludzi, bo menu jest gorsze. Dobra. Dobra, to nic. No tak, ale i tak popełniłem błąd. To mi się wydaje, że dziś to nic nie da, więc ja sobie spokojnie znowu to zwiększę. Zaserwuję wszystko. I dopiero jak będzie następny dzień, to zmienię. No, taka drobnostka, a kurczę, popełniłem błąd. Dobra. Muszę refila zrobić. Oczywiście. Co, czyżbym questa zrobił? Dobra. Dobra. Spokojnie. Do widzenia wszystkim. Dobra. Trochę zarobiłem, nie jest źle. Nikogo wkurzonego, fajnie. Jeszcze raz to menu, czyli tak, non, tą zupę mogę zrobić, non, same zupy, dobra. Startujemy, ja tu żadnych zmian nie będę wprowadzał.
proszę bardzo. Kilku panów nam wróciło. Dacie radę iść po ser? Dadzą. Dobra. Czysta. Dobra, poczekamy. Chociaż truskawki są, że tak powiem, tańsze. Dobra. Dobra, daj Boże, żebym w ogóle mógł obsłużyć tych ludzi, tak? Dobra, tu postawię kolejne stoliki. Stoły. Raz, dwa. Siedziska. Ciach, pyk. Ciach, pyk. Bez światełek. Pięknie. Dobra. Dobra. $97, czyli muszę 3 jeszcze rzeczy kupić. Dobra, ja to zrobię. Raz, dwa, trzy. Dobra. Muszę się obronić przed złodziejami. Ser przygotowałem, to spokojnie. Dobra, kasa. Elitarna jakaś będzie kelnerka. Fajnie. Ciekawe, co ona umie. Dobra. Wrzucamy te stoliki tutaj. Ach, dobra, ciach, pyk. Ciach, pyk. Wiem, wiem, wiem. Jak tam nasz research? Powolutku, powolutku. Dobra, co ja muszę zrobić, żeby tą elitarną zdobyć? 4 punkty muszę zdobyć. Tu się coś pojawi. Dobra, spróbujemy. Następnego dnia spróbujemy, spróbujemy to ogarnąć. Dobra. Wiadomo, inwestycje. Poprzesuwamy to wszystko. O jeden. A. O, jak sobie przesuniemy, to co, myśmy mogli sobie lepszy stolik tutaj postawić w innym miejscu, ale to nic. Dobra, dziewczyny niech posprzątają. Wystartujmy następny, tak, menu. Menu. Wszystko, wszystko, wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Dobra, mamy wszystko w menu. No i co, próbujmy, zobaczmy, co nam przyniesie dzień. Tylko desery. Jajku, jajku. Dobra, zrobimy to następnym razem. 170 klientów w ciągu dnia. Zrobimy to, ale to nam, da nam 3. Więc źle. Może serem to nadgonimy. Chłopaki z czym wrócili? Z mięsem. Super. Dobra, idźcie po truskawki, chłopaki. $240 potrzebuje, dobra. Zaraz będzie.
Powoli kaska rośnie. No. Dobra, jak my stoimy z beczkami? Spoko, beczki spoko. Jedzenie tutaj spoko. Tutaj też generalnie spoko. Dobra. Sera nie zrobimy. Desery. No klientów pewnie zrobimy, tak? Może jeszcze jedną byśmy zatrudnili? Możemy zatrudnić? Chyba możemy. 03. Nie, nie. Dobra. Dobra, ja może bym je zlevelapował. Nancy. Dobra. No, dziewczyny tutaj. Dziewczyny podniosę im pensję, od razu im będzie lepiej. Proszę bardzo, Ada. Ada będzie pracować na swoją wypłatę. Helga również będzie pracować na swoją wypłatę. Tutaj nie mają level upa, no to na razie nie. Oj, Johnny. Ja ci podniosę tutaj, bo ty dobrze jedziesz. No dobra. Po prostu niech szybciej pracuje. I już. Nie będę tutaj się wymyślał. Dobra, załogę mamy spoko. Pracujmy dzielnie na tą nową naszą kelnereczkę. Na Lady Marion. Dziś tego pewnie nie zrobimy. Mało gości obsłużyłem. 116 mam miejsc. Jedzenie bardzo wolno się robi. To jest jakiś dramat. Ilu tych klientów? 90. Naprawdę jak mało razem. Research podskoczył. No i co? Dobra, mamy 3. 3 to mało. Brakuje jednego. Dobra. Zaserwujemy desery następnego dnia tylko. Desery wszystkie. Nic. Nic. All, non. Same desery, 180 gości. Dobra, nic więcej nie robimy. No, już myślałem, że będzie złodziej szedł. Ale nie. Mamy 700. Czyli możemy jechać. Dobra, truskawki przyszły. Groszek. Widzę groszek. Mało. Czarki spoko. Dobra, no to ser. Dobra, poszli. Wszystko kupujemy. Wszystko kupujemy prawie. Dobra. Dobra, prawie prestiż mamy 2500.
Dobra, zresztujemy wszystko. Za chwilkę. Uuu, żeby nam się tutaj granie zwiesiło zaraz. Jak tutaj tak zaczyna zwalniać. Ciekawe, ciekawe. Stało. Jest ogień. Dobra. Na parterze jest ogień. Pracownicy muszą szybko pójść do wiader z wodą i zrobią szybko, zrobią to, co w ich mocy. Dobra, na pracownika trzeba kliknąć, znaleźć najbliższe wiadra, kliknąć. A chciałem przed chwilą sprawdzić, jakie jest ryzyko pożaru. Kurde, no. Dobra. No i czekać, aż pożar zostanie ugaszony. No nieźle. Dobra, a czy ja mogę... Właśnie, focus on fire. Gdzie jest fire? Where's the fire? No tak trochę nie widzę, gdzie jest ogień. Tu jest ogień. Dobra. No i co? Dwie osoby pójdą gasić. Ej, no jak wygasicie? No naprawdę. No naprawdę, kurde. Od tej ławki zaczęły, nie tej co trzeba. No to nam się trochę mebli popaliło. Tak, Madziu? No dawać, dawać, dziewczyny. Oż kurde, te najdroższe stoły mi się po tego popaliły. Shit, fuck. Co to ma być? Pół knajpy mi się schajcuje. Dobra. Dobra, pożar ugaszony. No dobra, pożar ugaszony. Mamy mniej stołów. Jakie było ryzyko w ogóle? ...8%. Kurde wolek. No naprawdę? 8%. I się musiało zjarać. Dobra, będziemy... Będziemy odbudowywać, tak? Podoba mi się, co się dzieje z tą grą. Dobra. Sprzedajemy. Ile my to za to dostajemy, musimy zobaczyć. Czy to jest duży wydatek dla nas? Dobra, czyli tak. 100. 138. Nie wiem, ile dostałem. Zupełnie nie wiem. Dobra, to jest jeszcze zepsute. Dobra, tak, tego nie mogę kupić. Tak, już widzę, że spalone, to ja mogę tylko wyrzucić. Dobra, przyspieszmy to. Potrzebuję na pewno więcej wiader z wodą, to już ja widzę. No i co? Ona nie może być zatrudniona. Nie mamy kitchen counter. A bar or a custom place you can go to. Dobra, nie mamy wolnych spotów. Więc ja muszę zwolnić jedną kelnerkę i zatrudnię tą elitarną. Spokojnie. Tak zrobimy. Ale to oczywiście następnego dnia.
teraz się odkuwamy. Dobra, 250 mi chyba wystarcza. Na to wszystko. Czyli tak. Tu jest 100 i 170, czyli potrzebuję 170. Dobra. Mam 170. Dramat, kurde, wolek. Czyli posiadanie lepszego wosku jakby nie uchroni nas przed tym, że na pewno nie będzie żadnego pożaru. Dobra. Oczywiście będę się odkuwać po linii najmniejszego oporu, więc bez tych premium spraw. Dobra. A ten co tu w masce robi? To jakiś kat jest? Tak wychodzi. A on sobie piwko popija, tak? Aha. Dobra. Dobra. Ja już tu nic nie robię, bo muszę się odkuć, jeśli idzie o pieniądze dla pracowników. Muszę mieć pieniądze na wypłatę. Zobaczymy, ilu się wkurzyło naszych tutaj gości. Mogę przeskoczyć? O! Czyżby jakaś zwiecha mnie czekała? No dobra, zawieszyłem zwiechę. I wywaliło mi gierę, ale udało mi się odzyskać ją na szczęście tego dnia, co trzeba. Czyli tak, mamy trochę popalonych rzeczy do ogarnięcia następnego dnia. Nie w głowie nam jakieś inne rzeczy. O dobra, desery serwowaliśmy cały dzień, czyli przywrócimy menu. All. To ciekawe, oni tego nie przygotowywali, a wzrósł level up. Ciekawe. All. Czyli mamy wszystko. 220 gości. Poprzedniego dnia zrobiliśmy 86, ale był pożar, tak? 170 realnie jesteśmy w stanie obsłużyć. Żółci się pojawili. Więc gitara. Czyli idziemy powoli. Się nam żółci pojawiają, to znaczy, że będziemy mogli zrobić sobie nowe piętro. A to już będą nowe wyzwania, oczywiście. Kitchen items. Naukowcy. To by było ciekawe. Ale tak, jeśli idzie o kitchen, pojawiło się jakaś informacja dodatkowa. Special events pojawiło się, ale tu się już nic nie pojawia. Nic nie wiem. O, toalety się pojawią. Pięknie. Pięknie. Super. I gry dopiero na samym końcu, na drzewku. Hotel. Barrel storage. Dobrze, piętro. To będzie fajna rzecz. Nowe pięterko. Nowa kuchnia. Tak, piętro, researchers, barrel storage, kitchen items, nowa kuchnia. Małymi krokami będziemy się odbudowywać. To mamy. Tutaj też stoimy całkiem nieźle. Naszymi rzeczami. Ja się pożegnam. Parę dni pograłem, tak, od 2 bodaj do 10, więc kolejny tydzień nam minął, tak. Wydaje się, że jest ok. Inwestujemy, rozbudowujemy się. Tu mamy drugą salę. Na pewno musimy zbudować więcej wiader do gaszenia, żeby ograniczyć to ryzyko pożaru, żeby tak się nie rozprzestrzenił jak ostatnio. No,
kolejna lekcja za nami. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, tak samo jak ja, mimo tego crasha. Gra cały czas mi się podoba. Do zobaczenia i do usłyszenia.